desperately to tell you this is in me. I need your love, I believe in love. Despite how it seems, I should have kissed you. Hej, z tej strony Kuya, to jest Resident Evil 5 i jest z nami Felixis. Siema, Felixis. Cześć. Okej. Okay. I zaczynamy kolejną misję. Wszystko już gotowe, ready i tak dalej? No. Daj mi naboje. Naboje chcesz? Da się podzielić? Wow, dałem ci większość, no okej. Okay. Nie, ile ci dałem? Świetki chciałam. Aha, tamty, no fakt, dobra. To masz tutaj te. A te, czekaj, da się to jakoś przesunąć, kuźwa. Na dół. No, przeciągasz, ale ty masz pada, to nie wiem. Dobra, to czekaj, przeciągam. Aha, dobra. Okej, no to... To chyba ready. A jak widzicie, Felixis sobie ma karabinek. Ty ulepszasz coś, ja sobie ulepszyłam, jak nikt nie patrzał. Pistolet. Pistolet, na siłę ognia, tak? Ja na razie nie ulepszałem. Czekaj, oh yeah. Użyliśmy spray. W sumie dalej masz mało życia. Użyć jeszcze jednego? Nie. Czy na razie nie? Na razie nie. Dobra, to co, penetrujemy to wszystko, tak? To co, patrz tu. Ja gdzieś tam pobiegnę zobaczyć. Z tego co pamiętam, to tutaj te itemsy są tylko w trakcie walki, a właśnie po walce. Tak? No, ale właśnie to biednie trochę. Właśnie nie ma tych. Nie ma tych beczek i ten sami w szufladzie nic nie ma. Tak tylko sprawdzałam, bo szuflada była. To słabo. Myślałem, że coś pozbieramy. No dobra, no to można spadać. Wiesz, wtedy ci było do walki potrzebne, nie? No. Ja to co, ciśniemy tam, bo nam rozwalili tą bramę. Generator prądu zależy. Znaczy, sorry, transformacja. Okej. Okay. Pamiętam, że tu się gdzieś schodziło. No. O, chcesz amunicję, weź se. Specjalnie odłożyłam na żadną godzinę. Tu się zaskakuje do jakiejś rzeczki, o jest. Ja tam nie idę. Okej, okay, to ja do M pójdę. Ha, żartowałem, nie pójdę, to są jakieś te kraty. come on. Się śpieszy. Co się tak wleczesz? Ty szkołę stałeś, ale jako masz. I znowu się spokojnie zrobiło, na razie nikt nas nie atakuje. Tak, bo tajemnicza bomba rozbiła gang pojawiających się znikąd. Mlaskających. I mlaskających tych amatorów kucharskich. Aha, to jest tutaj. Dobra, to jednak tu nie mieliśmy iść. Nie. Aha, no tak, dobra, patrzę teraz dopiero na mapę. Ja się czuję, nie zapominam. Roger, no to chodź. Hurry! Taki tragiczny kurczyk. Hurry u Przewa. Przewa, czy się ogoliłaś? Czy się nazywasz Shiva? Kurde, a gdzieś się zmieniało im ubranie. Ubranie? No. A ty chyba przed gorączem. Patrz, zajrzymy komuś na chatę. No. Ktoś tu na chacie ma zamiast szyby siatkę, przez którą mi tak przylecą muchy, więc nie wiem, po co im siatka. To jest siatka na murzynów. Patrz, zepsuję im. Nie będzie pijaństwa. Chcesz amunicję? Nie muszę tego. Pisz. To ci było z tej strony? A, to jest to... No bo tutaj niestety w sklepach nie można kupić amunicji. Trzeba oszczędzać na niskich levelach. Na szczęście, a nie niestety. No, dania są podzielone. O jacie. Bardziej dramatycznie. Na szczęście jak się zginie, to ten...
jak się zginie, to napoje wracają. Już się dużo. Investigating. Ktoś ma miliard szufladek, ale zamiast włożyć klucz do szufladki, położył po prostu na szafkę. Może w pośpiechu. I tak ułożył, żeby idealnie go było wziąć przez okno. No okej. Okay. Ta babka się chciała przytulić. No, jakaś tutaj zgwałt. Dobra, wsiąkła w ziemię. Zamieniła się w dupę. Pomidorową. Jakiś murzyn tu jest. Jaki unik jedno! Oj kurde, też tu nie. Jezu, nie umieraj! Nie będę mieć już 100%. Nie będę mieć 100% celności, bo zrobił unik. Dawaj, jedziemy, chama. Patrz, obrócisz! Wow! Z drugiej strony wyskoczył. Cio, nie. Tutaj. Obrócił się na plecy, żeby zginąć. Ten pewnie tak samo zrobił. Patrz na niego, patrz. To tylko murzyn. Tylko murzyn tak szybko. Dobra, niestety jednak musisz użyć. Cię, ja widzę, brzuch boli. Oj. Niestety, ale murzyn powoduje, że mam motylki w brzuchu i potrzebuję, żebyś mnie wyprzykał. Dzięki. Dobra. Ten spray odświeża oddech. Oddech, dlatego cię gdzieś po brzuchu psika. To słychać jakieś jęki. Aha, tam jakąś babę zgwałcili, dobra. Trudno się mówi. Ja idę na pomidory. Na pomidory idziesz. A w pomidora idziesz. Giniesz? Tnę jakiegoś murzyna. Ja kradnę pieniądze i udaję, że nie widzę. Wow, jednak nie dosięgnął, ale ty to jednak wyjaśniłaś sytuację. Patrz, jakiś gość z siekierą biegnie. Spina się po oknie. O nie, on przejdzie przez drzwi! Pięknie. Edzik. Krytyk siat. A tu co jest? Skrzynka tylko? A w niej amunicja! Oh yeah. Chodź, bijaj, tutaj jakaś drabina kolejna jest. A wiem. Dzięki. Jestem Assassin's Creed. Assassin's Creed. Weź tam wyasasynuj kluczyk. A ja tu spróbuję nie zginąć, ale chociaż na razie spokojnie. Będziesz chciał granat? Granat? Jasne, ja uwielbiam granat. To jest taka opcja, że ci dam. Witaj kluczu, w kształcie serca. Też ci wyświetliło, jaki klucz dostaliśmy? No, wyskoczyłem już. To już idę udawać, że ci pomagam. On nawet jest ten, za no. Co? Chyba była za tobą. Chyba, że ona umierała. Umierała. Ty jesteś, aha, tam jesteś, dobra, idziemy. Czekaj, ja ci chcę dać granat. Ojej. Oh, yeah. Dzięki. Much appreciated. Wiesz? No, podziękował. Idealne świetnie. My tu mamy amunicję kolejną, Boże. O nie. Już widać, że z tego będzie taka typowa strzelanka, non stop tylko amunicję dostajemy. Daj mu podejść, ja chcę mu pokazać minus. On uniki robi. Paluszkę. Paluszkę. Odginę. Tak, jakby co to on tam wstawał. Ale ja to mam w dupie i idę dalej. Ja nie widziałam, żeby wstawał. No, wstawał. A to tu będą te pierwsze emblematy. Okej.
Kurwa, zaś tutaj unik. To tam walczysz z nim dalej? No ja to robię, co lubię. Nie! Ała, myślę, że wygląda jakbyś mnie jebnął. Tam po prawej, a ty czuj. Thanks. Go! Come on! Wait! A, wyczajają jak na padzie się mówi różne rzeczy. Zamknięte od środka. Du. Trzeba to jakoś ogarnąć tutaj. Wow, siema, siema. Na pomidory. Chcesz się emblematować? Emblematować? A tutaj gdzieś były, nie? O, to jest granat, chcesz? Jasno, oczywiście, proszę. Nawet ten czerwony zajebiście. To jest drugi. I pamiętaj, musimy tutaj, jak będziemy ten flashbangi mieć jakieś, to trzeba je stakować. Potem są takie mocniejsze moby i flasze są zajebiste na nie. Tam. Tu jest. Zamknięte od środka. Tam, o, widzę, że to wszystko świetnie pamiętasz. O, no, to jest pierwszy, wiesz, nie pamiętam. Swój pierwszy emblemat w życiu. Tutaj też jest zamknięte? Wow, w końcu trwa. Co to? Naboje do strzelby, biorę. Będę nimi rzucał. A potem mnie strzelał z pistolet. Tu jakieś hajsy? Ja cię pilnuję, żebyś nie oszukał przy rozdawaniu pół na pół. Spoko, amunicję ci mogę podrzucić jak chcesz, bo mam aż dwa te staki. No ja mam cztery. Ammo. A to jest spray, teraz przywłaszczę. Jedna pięść. Ja jej pomogę, bo ona chciała mieć operację plastyczną. Jezu! Jak Krzyś i ten jego bic. On jak jebnie z nożem, to człowiek leci. O, jakiś zegarek. Zabytkowy zegar. Oh yeah. Takie rzeczy pozytywnie, tak jak w czwórce, można sprzedawać i za to jest hajs. W sumie ciekawe, czy można je łączyć tak jak w czwórce, pewnie tak. Aha, tu jest tędy, dobra. Nie wiem. Tu już zapędziliśmy to. W sumie ale da się, to się dało chyba... Aha, nie. Paru sobie. Ja myślałem, że to jakiś shotgun będzie do znalezienia, bo w końcu amunicję nam dali. Stara. No gdzie my tu jesteśmy? Aha, tędy musimy iść. Wait. Wait, no dobra, czekam na ciebie. Musiałam. Tak gwizdałaś. Bo to jest rozgrzewka. O nie! Co robi biała laska tutaj? Czy oni chcą ją ugotować w programie kulinarnym? Tylko u nas. Dzisiejsza promocja. A że my jesteśmy kawerzystami, to musimy tam dobiec i to wszystko nagrać. Tak, bo to jest taki program... Ja pamiętam, że na tym dachu coś było. No. To jest taki program, w którym udajemy, że to jest tak bardzo na żywo. Wydarzenia dzieją się same. Aha, tu jest drabina. Kurwa, no, musiałem 360 zrobić. Ja się osłaniam. Okej, okay. A ja szukam czegoś. Ej, nie ma tu nic. A na dole jest kura i zniosła jajko. A no, 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 widzę. A ja przez tutaj kopnąłem drabinę, więc to nie ja. Chcesz jajko? Możesz wziąć. Ja Jezus, piję. To jest program kulinarny, więc bawimy się tylko kawałki i ja właśnie będę pić jajko. To czekaj, ja muszę to zobaczyć. Wtedy nie masz drabiny, żeby zejść. Spoko, spadłem. O, udo, kurwa, ty musisz mieć skoksane udo, żeby... Ja pierdolę. To było insta cooking, jak ten, jak padziesz już udo. Ale wiesz, ci ludzie, co tak wiesz, koksają siłka czy coś, to oni tam jedzą takie surowe jajka. No, tak mi szczerze. Oh yeah, Itaka M37. Zamawiam shotguna.
Patrz, tutaj są nawet dyplomy tego kosza. Ktoś to z Mazury. W sumie to brzydki ten shotgun jest. Ej. Widzisz to zdjęcie? Ktoś zdjęcie krocza tutaj dał. Mi się kojarzy z tym zdjęciem, co ja dostałem w tym, w boksie. Zostałem kurwa z autografem. Do jakiegoś senseja tam pisało. Kurde, to chwilę jedno się mnie ten dużo. Okay. A to co, czas może w końcu zobaczyć, co tam u tej blondyny. Chociaż to już jakaś drabinka jest taka. Jezus, na to taki pół balkon. I czekaj, co to dało? Nic to nie dało. To. Aha. Aha, bo to pewnie potem będziemy walczyć, dlatego tak po prostu takie rejony do walki nam zrobili. Chodzisz tam już ze mną, czy... Gdzie się szlajasz? Proszę, tam, tak obczaić, czy na 100% przynajmniej. Może nie zauważyłem. Nie wiem, się kojarzy, że tam po prostu kiedyś kura po dachu chodziła za pierwszym razem. No. Właśnie też kojarzyłem, że tam jajko powinno być. Bo tam kiedyś znalazłem. Że albo jajko, albo że kryształek jakiś. Uważaj, mogli ją nakarmić spaghetti. Ona się tak już najadła, że już teraz musi się przespać jak starzy ludzie po obiedzie. Are you okay? O ja. Tak, czuję się dobrze. Chris, jestem o ciebie zazdrosna. Ona cię chciała pocałować. Boże. Myślałam, że odbiłem, ale jej nie wyjdzie. Jak to wygląda, jeszcze bierzesz taki kurwa wielki zamach. Ja ją chyba straszę, bo ja ją kopłem gdzieś w podłogę, a ona cierpiała. Ona się bała po prostu, że zostanie. Wow, chcę mnie pocałować. Dobrze, o kurwa! Kurwa nie, zombie! Zombie nie zjada. Fuck. Aha, jednemu dałam headshota, a ten... Ej, no to coś jest kurwa mocne. Strasznie mocne to jest. No. Po co mamy naboje? Próbowałem to coś przewrócić, ale kuźwa, ciężko. Już nie ma to niczego. Opłaciło się wykopać pistolet. O! Kombo, kurwa. Chyba ci wziąłem naboje. Tu masz jeszcze niebieskie. Dzięki. To jest bardziej taki Mortal Kombat, jak się czasem z niej walczy, a nie kurwa strzelanka. Ale fajnie, że jest taka opcja, że bijesz po prostu. Jaki oszukista! Widziałeś co? Co zrobił? Miał najpierw łopatę w rękach, dźgnęłam go nożem, to wypuścił łopatę i wypadł przez drzwi i nagle wyjął w kieszeni drugą. No. Tak to wyglądało, nie? W kieszeni miał. Tak to wyglądało, jakby z inwentarza wyjął. Ci dalej to wychodzą, Boże. To nie pamiętam, czy oni się kończą, czy jeszcze. W sumie można tutaj czekać na wejściu do nich i będziemy po prostu nożami napierdalać. Będę miałem zmienić te obrażenia. Nastraszymy ich, że niby tu jest piła mechaniczna, bo są iskry. No, otwórz im jasno. No co? Szkoda, że się zamykać nie da. Czekaj, poczekamy, jak podejdą, to pamiętam, że się dało chyba z buta, wiesz, szybko otwierasz, to ich też ranisz. Tak mi się wydaje. Ale nie. Chyba tak w czwórce robiłem. Zapomnieli, że się idzie, bo idzie jakieś... To się nie zamknął. A, bo on ma na plecach drugą siekierę. Owczaj tego, o nie, umieram. Fuck. Jak mnie popsikałeś. No bo coś tu mi zalatywało trochę. Jeszcze głupio wyglądało. Nagle ja umieram, kurde, odsłaniam się na ziemię, upadam, a ty po prostu mi spray. Okej. A, to było fajne. Dobra, chodźmy tam, gdzie ci mamy iść, bo... No, już nie muzyka mam się wyłączyła, no. To tak strasznie psuje w ogóle... jakiekolwiek zaskoczenie, że muzyka zawsze leci, jak wiadomo, że jest wróg. O, znowu leci. Masz jakieś granat? Czy oszczędzasz? No.
Wow, nie ten guzik. Kurczę, na tym muszę się jeszcze nauczyć grać. No ja to chwilę menu mylę z czymś tam. Źle V naciskam zamiast. Podnosi się rzeczy F, a ja będę z tą V, czyli wołanie ciebie. Nie fajnie lecą w pis daleko. Jesteś napakowany tu wiesz. No, to przynajmniej tak w miarę ma sens, że on ma taki ten, z takim koksem. Powoli się wysrawamy z amo. Spoko. Co zmienić na karabinek? Już tu poszedłeś. No. Cię szukałam. A, dwa nara. Nie spodziewałeś. Jakieś opony. Co dalej? Come on! Hurry up, Chris! A on jest, wiesz, pół metra po prostu. Szybko, zabiliśmy już wszystkich. Już sięga ręką do tych drzwi. Come on, Chris! O, coś tu leży. O nie. Ktoś tu umierał. Najgorsze było, jak się na początku musieliśmy zabarykadować. I jak ja podchodziłam, ty mnie wołałeś, a jak ja nacisłam, żeby ci pomóc, to moja postać miała takie zbliżenie na drzwi i było, że inwestyguje je, że te drzwi wyglądają na słabe, trzeba je razem rozwalić. Investigating jak, to jest, wiesz, część Residenta po prostu. Jak kuknąłeś do tego. No ja nic tu nie było. Bida. Chodź sprawdźmy, czy szczury coś dają. A widzisz jakiegoś? No tu jeden biega. Dobra, zabity jeden. No ja nic nie dał. Dobra, za drugim mi się nie chce ganiać. Tutaj ropek to się rozlewa. A. Widać, że Afryka, nie? Oni mają za dużo ropy i od Arabów pod... Coś kapie z sufitu, na pewno nie było to. A twoja postać mówi to samo? Nie, moja postać mówi, co to jest? To strasznie śmierdzi. Ja muszę robić własny translate, więc może się trochę różnić. Patrz, ktoś tu odbił łapę. Jeszcze poszedł. Przyszedł do mnie gościu się przewrócić. Jest stary. A na nim jeszcze mój celownik, ale to jest kłamstwo. O, mogę inwestigować. On jest z Teamu Alpha. Teamu Alpha, co to z jedynki? To nie, ma nie nic, to tak możemy mu zrobić. On jest z Alfy? Nie żyje. Zobacz, ma dziurę w dupie. Tak idealnie. Pocisło go trochę, jak uciekał, może. Kolejny leży. Sobie tak turbo odpalił. Chyba co my tu mamy? Jakaś beczka tam jest. Widzę, że już się rzuciłaś na nią. Akurat dla ciebie. A co? Coś się na górze wchodzi tutaj. Ej! Sorry, potknąłem się. Szkoda, że nie da się kopnąć, jak już postać wchodzi. Ja tam, że gdzieś tu był emblemat. O, specjalistka od emblematów. Gdzie był? W góry tam, gdzie jest Water Tower. Aha, ma jednej z drewnianych deseczek. Okej. Okay. Ty widzisz tego przepieszonego typa? Co? Gdzie? No, tam jest, no. A nie dało się go jakoś... Nie, ja pamiętam, że było zbugowane, że jak ja go zestrzeliłam, to ty go miałeś powieszonego dalej albo coś. Chociaż teraz jak z niego strzeliłeś, to mi się ruszył, więc może to zabyć. No, mi się też ruszył, ale czemu nie spadł? Ale chyba z niego nic nie wypada i tak. Przesunął się. Zobacz jego buty. Wiesz co, spróbuję z shotgunem. Będziesz miał potencjalność 10%. A ja nie gram dla statystyk. Przynajmniej mam wymówkę. Przynajmniej mam dowód, bo to wszystko nagrywam, że byłem gorszy, bo se strzelam byle gdzie. No to strzelaj, a ja tutaj będę pieniądze brać.
To nie poradzisz to sam? Jesteś taki napakowany. A ja muszę przyjść. Ale ty masz twarde uda. Zrobiłam kopniaka, a to ty zrobiłeś kopniaka po fleszu. O nie, co się stało? Czy miał pan kryzys wieku średniego, dlatego wszyscy nie żyją? Kurwa, jak to musiało wyglądać. Przecież za tego mam. On był zainstalowany u mnie, tak to było napisane. I was set up, było napisane. Ktoś tam spierdziela. Trzeba robić investigating. Jesteś zajęty, ponieważ musisz rozmawiać ze sobą. Która żyła oczywiście tak długo, żeby nam zdążyć zacząć mówić coś. Chris, nie jesteśmy tutaj sami. Jesteśmy my, trupy i jeszcze jacyś ludzie. Może jak wyglądają te ramionczka na jego bicku. Jakby miałeś zaraz popękać, takie mega, wiesz, rozciągnięte, Jezu. W ogóle, kurwa, te ręce są nierealne, jak można mieć takie... Ja pierdolę. On się nie może drapać po plecach. Znaczy, wiecie pozytywnie, to jest wytłumaczone fabularnie niby tym, że Krzyś dostał kiedyś pierdziel sromotny od Alberta Weskera i dlatego poszedł ostro na siłkę, żeby móc go skopać. Ale czy go skopię, to się jeszcze przekonamy. I ten gościu to lepiej nogą. Ale to creepy wygląda. Puka, puka, który? Ten. Coś to widzisz? No, jakąś muzyczkę słucha. On ma tik nerwowy, że wiesz. Ziomek, kurwa, przestań. Fuj, taka czarna krew z nich leci. Bo się wczuwa w Afrykę. Chyba tyle, jeśli chodzi o to pomieszczenie. Spoczywaj w pokoju, Dechant. O nie, poszedłeś. Te promyczki słońca oświetlają nam przejście, a tam widzę jakaś winda chyba. No nie gadaj, że ta osoba, która tutaj uciekała, używała windy i nie było jej kurwa słychać. Przeżyłem, widziałam, ty byłeś zajęty rozmawianiem z typem, co umieram. A no tak, no ja nie wiem. Wciśnij guzik, bo ja jestem po lewej. Ty musisz trzymać pistolet dwoma rękami. Tak. Mocny uchwyt. Patrz, naboje dla ciebie znalazłem. Świetnie, dzięki. Przeładuj sobie pistolet. Ja myślę, że to 8 starczy. Investigating. Ta sama klejąca czarna substancja. Ta też trudza. Co to jest? Ta sama czarna maść była na trupach, co? To jest do cholery. Jacie. Ty też masz jakieś przekleństwo? Nie. No to widać, że polski język tutaj musi być troszkę ozdobiony bardziej. Ale nie, bo moja pozycyjnego myśla. No tak, Krzyś to jest taki motherfucker, nie? No Krzyś musi tak robić. O nie, jakieś zwłoki na środku. Kolejne zwłoki, szlak, nikt tu nie ocalał. Kolejne zwłoki, coś tu jest nie tak. Obejrzyj. Zamknięte potrzebny mi klucz zielony. Znaczy zieloną czcionką. Dobra, no to... Bo jak mam postać popycha te drzwi, nawet nie próbuję ich otworzyć, nie zobacz to. Berek. Ej, no właśnie, to jest kurwa, trzeba może jakąś klamkę nacisnąć, ale nie. Berek. One są na pewno zamknięte. Boże. Ja to po prostu wiem, bo ja mam taką, magiczną moc, że jak dotknę tak drzwi, to ja już czuję, czy one są otwarte, czy zamknięte. Co za głupota. W ogóle to są takie drobinki kurzu w powietrzu. Dobra, chodź, a nie się tam penetrujesz te drzwi. I ten gościu wygląda creepy. Ale nie mogę go z nim wizytować. O, piecyk. Beczki. I roślinka tam leży. W sumie ty nie masz heala, to weź. Nie mam już?
Nie, bo ty użyłeś, jak ja umierałam. Aha, no tak, no. A ty spray masz, ale fajnie. O, zaraz. Podnoszę amunicję. Tu piecyk wchodzę, jakby nie, jakby co nie zamykaj mnie. Dobra, polecam użyć pieca. No. Bo wtedy tam coś to, nie... To wiesz, zależnie na kogo się rzuci, ten ucieka, nie? No. Czyż cztery? To czekaj, to ja może pójdę tutaj na tą stronę. Okej, okay, no otwieraj. Znaczy bierz. Klucz do pieca. Wiesz, że my musimy tam wrócić najpierw, nie? Aha, dobra. Też przed chwilą myślałam, że nas zacznie gądzie, będziemy się skradać. Okej, no to idziemy otworzyć drzwi, jakby nigdy nic. La la la. Idziemy sprawdzić, czy te drzwi są teraz magicznie otwarte. Nagle się skradają, o! Oni chyba grali we wcześniejsze rezydenty, bo wiedzą, że jak się coś podniesie, to się coś stanie. O. Co to jest? Spaghetti ożyło. I ma parę klopsików. A oni stoją i czekają, nie? Chris tyle w życiu widział, a on dalej stoi i czeka. Jeszcze szewę rozumiem. Wiesz, może dlatego aż tyle pożył. Masz nawet... Ej, no nie marnujcie mi amunicji. Nawet się wykazał inteligencją. To musiał zabić Amphetima. Wiesz, czego ja się boję? Ja się boję tego, że tutaj będą quick time eventy. Na padzie będę się musiał ich uczyć. Będziemy ginąć 100 razy przeze mnie. Dobra, to co? To czekamy na niego i potem w piecyku go smażymy, nie? No. Ale lepiej, żeby poszedł za mną. Okej, okay, to gdzie on pójdzie teraz? Dobra, za tobą idzie. Jak tylko wejdzie do pieca, to włączaj. Włączaj. Come on. Kurwa, znowu. Kuźwa. No dobra, no to trzeba znowu poczekać chwilę. Ty tam... Ja umieram. O shit. Jak on cię? Oj, tak no mało. Kurwa, co? Cię sprayem zabiłem? Bo on spowodował uczulenie na sprayem. Patrz, zaczął go przesuwać tam. Jesus. Aha, bo ty zbierasz agro, nie? I on teraz będzie to cieszył. Ale to musisz włączać się, jak on już zaczyna wchodzić. No, ja jeszcze zdążę wyskoczyć. Ja wiedziałem, że to się powoli potem zamyka, ale kurwa, aż tak. O! Już się tutaj popisujesz skillami. Dobra, włączaj. Okej. Okay. Jezu! Jezu! Musiałaś coś nacisnąć, albo coś? Musiałam nacisnąć jump out. Boże. Podeszłam, myślałam, że kurwa już nie będzie dał wyjść. Ja tak patrzę przez okienko pół godziny na niego i widzę, że dobra, policja na pewno już uciekła. I spojrzenie na drzwi, a ty się tam kurwa turlasz. Dobra, zabity na hita. No dobra, na dwa. Aha, nic nie dropło z niego. Myślałem, że coś będzie. Pamiętam, że coś dropało z niego. No też mi się to wydaje, może na trudniejszych poziomach, nie wiem. Bo jak zabijesz go, nie bronią. Krzyś się wścieknął. Czemu? Nie ma dropa, to się pierdolcie, idziemy z tym. Hating so good. Najwyżej się ktoś potknie. Przypomniał się ten filmik, to ten gościu stoi na dworze, stoi i nagle przewraca śmietnik. Nie wiem, nie kojarzę, który to. A do tego dodają jakąś taką nutę, że jest najpierw powolna, albo z Harlem Shake'a chyba nawet dodają.
Jakaś ta? Co tu jest? Amunicja tylko? Co nie myśleli, że my amunicją strzelaliśmy do typa? Przecież strzelanie do bossa to jest zbyt mainstreamowe. Co? Emblema. Aha, tam jest emblema. Wzięłaś, zabiłaś? Nie zabiłaś jeszcze? O ja cię. A widzisz, ty to dobrze pamiętasz, kurczę. No parę razy w to graliśmy. Też chyba na dzień nie skończyliśmy. No. Ale ja się cieszę, że nie pamiętam aż tak dokładnie, przynajmniej będzie się teraz fajnie grało. Ja niektóre rzeczy pamiętam bardzo dobrze, a niektóre tak sobie. O, monitoring. No bo to ten program kulinarny nagrywamy, nie? Ktoś tu jeszcze let's play'a też ogląda. Nie musimy już trzymać broni, ponieważ w tym aucie jest walizka. BOW, that scumbag Irving left behind to set us up. Considering what it did to Alpha Team, I think we're lucky to still be breathing. If only we could have gotten there sooner. If we had, we'd probably be dead too. No to chyba jeszcze jakąś broń znajdziemy, nie? Chris to HQ. Nie pamiętam. Musimy analizować datę. This whole town's going to hell. The people here, they're acting like those Ganado detailed in the Kennedy report. And aside from that, there's something new, something we've never encountered before. Our transportation has been taken out too. Requesting a mission update. The mission stands. Captain Irving is his top priority. We believe he may have fled to the mines on the other side of the train station. Wait, we're the only two left. You want us to go in there alone? Delta team have been dispatched and are on their way. On się teraz oburza, że oni są tylko w dwójkę, a będą całą grę w dwójkę przechodzić. No nie wiem, co sobie Krzyś wyobrażał. Przecież każdą grę przechodzi we dwójkę. Nie, czasami nawet sam. No, w jedynce miał swoje momenty. No ja cię! Koniec rozdziału, super. O, jest moja celność zajebista. To przez tego murzyna. Oje, jakieś akta można obejrzeć, super. Przesyłanie danych i... Zabijam tylko 9, a ty 21. Ale oceny ogólne też mamy ładne A, także spoko. Jakie to jest najgorsze? D chyba, nie? No D albo E. Swoją drogą zawsze mnie to wkurza, że Capcom w każdej swojej grze kurwa ocenia wszystko. Dobra, jakiś update? Pomożesz ten. Przed kolejną misją?